jeżeli mówimy o tych 21 postulatach, które weszły już do dziedzictwa światowego UNESCO, to oczywiście niektóre z tych postulatów miały charakter doraźny, ale były postulaty, które miały charakter fundamentalny. To był postulat utworzenia struktury zrzeszającej ludzi autonomicznie wobec państwa, niezależnych wobec państwa. Trzeba pamiętać, że w tym czasie nie tylko Polska była komunistyczna, była otoczona twardymi komunistycznymi reżimami. I ten postulat wydawał się wielu sceptykom nierealny. Okazało się, że to robotnicy mieli rację. I ten postulat, który stoi na czele listy 21 postulatów, zmienił Polskę i świat. Właściwie dwa postulaty, wydaje mi się, szczególnie są potrzebne Polsce, Europie, ale także światu. Pierwszy z nich to postulat solidarności, ale jest również postulat drugi, który musi towarzyszyć temu pierwszemu, jeżeli ma to mieć sens. Tym drugim postulatem byłoby zaufanie społeczne. Zwiększenie zaufania zarówno między współobywatelami w Polsce, to zaufanie jest na katastrofalnie niskim poziomie, jak i zaufania między krajami.